Robert Lewandowski, czołowy napastnik i kapitan reprezentacji Polski, niedawno mógł odetchnąć z ulgą. Pomimo trudnych eliminacji do Mistrzostw Europy, drużynie udało się zakwalifikować na turniej, dzięki zwycięstwu w serii rzutów karnych przeciwko Walii w finale baraży. Kluczową postacią w tym sukcesie okazał się być Wojciech Szczęsny, bramkarz, z którym Lewandowski utrzymuje doskonałe relacje od wielu lat. Ostatni czas przyniósł również pozytywne wieści dla Lewandowskiego na froncie klubowym. Jego drużyna, FC Barcelona, awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, zachowując tym samym szansę na zdobycie dwóch prestiżowych trofeów. W świetle tych osiągnięć, rozmowa z Piotrem Koźmińskim dla WP Sportowe Fakty, ujawniła nie tylko refleksję na temat potencjalnego zakończenia kariery reprezentacyjnej Szczęsnego, ale także prywatne aspekty życia Lewandowskiego w Barcelonie, które mogą szczególnie zainteresować fanów Anny Lewandowskiej. Na pytanie o plany dotyczące miejsca zamieszkania po zakończeniu kariery, Lewandowski wyraził swój zamiar pozostania w Barcelonie. Ciężko powiedzieć, jak będzie to funkcjonowało po zakończeniu kariery. Na pewno Barcelona jest miastem, w którym widzimy siebie za jakiś czas. Oczywiście Polska, Warszawa. Też będziemy tam bywali, mamy rodzinę, znajomych. Więc jak będzie więcej czasu, to będziemy tam wracać. Zdecydowanie Barcelona jest takim miastem, w którym naprawdę czujemy, że tu możemy zostać nawet po zakończeniu kariery, deklarował Lewandowski. Ta wypowiedź Lewandowskiego rzuca światło na jego przemyślenia dotyczące przyszłości, podkreślając zarówno przywiązanie do nowego domu w Barcelonie, jak i niezmienną więź z Polską. Widać tu wyraźne zrównoważenie między życiem zawodowym i prywatnym, a także plany na przyszłość, które obejmują zarówno kontynuację kariery sportowej, jak i życie po jej zakończeniu. Robert Lewandowski, gwiazdor FC Barcelony, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat pozytywnego wpływu, jaki międzynarodowe doświadczenia mają na życie jego córek, Klary i Laury. Dziewczynki, wychowując się w różnych kulturach, prześcignęły nawet swojego ojca pod względem znajomości języków, co wywołuje w nim mieszane uczucia zazdrości i dumy. Zazdrości im tego, że już na starcie mają te parę języków i to duży kapitał, przyznał Lewandowski, podkreślając wartość wielojęzyczności i otwartości na świat, jakie jego córki zdobywają od najmłodszych lat. Interesująco, w wywiadzie dla WP Sportowe Fakty, Lewandowski nie omijał nawet bardzo prywatnych tematów, włączając w to spekulacje na temat możliwej trzeciej ciąży swojej żony, Anny Lewandowskiej. Na pytanie o potencjalnego syna, polski napastnik wyraził, że decyzja w tej kwestii należy głównie do jego małżonki. O Jezu! Powiem ci, że jestem dumny, że mam dwie córki. To super uczucie. Nie wiem, jak to jest mieć syna. A czy będę miał taką możliwość? Zobaczymy. Jeszcze trochę czasu mamy. Nie mówię nie, nie mówię tak. Wiadomo, że to też decyzja Ani, wyznał Lewandowski, pokazując swój otwarty i zrównoważony podejście do rodzicielstwa i możliwości rozszerzenia rodziny. Co więcej, Lewandowski z dużą uwagą podchodzi do wychowania swoich córek, starając się być dla nich odpowiedzialnym ojcem. Podkreślił, jak ważne jest ustanowienie granic i konsekwentne wpajanie dzieciom wartości. Staram się, żeby dzieciaki wiedziały, co powinny zrobić, co mogą, a czego nie. Tłumaczenie dzieciom, co wolno, a co nie jest ważne, bo jak się pozwoli na coś raz, drugi, trzeci, to później ciężko to już odkręcić. Więc ja wolę czasami zareagować wcześniej niż za późno, tłumaczy Lewandowski, wskazując, że rola dyscyplinującego rodzica często spada na niego, podczas gdy Anna może pozwolić sobie na większą pobłażliwość wobec córek. Te wypowiedzi rzucają światło na rodzinne życie jednego z najbardziej znanych piłkarzy świata, ukazując go nie tylko jako sportowca o światowej sławie, ale też jako zaangażowanego ojca i męża, dla którego rodzina jest fundamentem życia.